kultura i czytelnictwo w Polsce nigdy prawdopodobnie nie znajdą się w takiej sytuacji, w której nie będą wymagały pomocy obywatelskiej. Być może jest to nawet stan naturalny dla tych aspektów naszego życia, że one wymagają permanentnej opieki społecznej i także takiego społecznego mecenatu. Pewnie byśmy chcieli, żeby ten mecenat państwowy i prywatny działał lepiej, albo działał w ogóle, no ale nie działa, w związku z czym musimy brać sprawę w swoje ręce i czasem nas to frustruje. Sam robię różnego rodzaju wydarzenia, w których zmuszam ludzi do tego, żeby mi pomagali także finansowo, ale ma to ten wspaniały walor, że ludzie biorą też za to odpowiedzialność. Więc jeżeli jest inicjatywa, która zakłada powszechny dostęp do wybitnej literatury, to właściwie trzeba mieć bardzo dobry powód, żeby jej nie wesprzeć, a nie żeby ją wesprzeć.